Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tuż po finale, który się dzisiaj odbywał, kolegi Mariusza Tosika w miejscowości Sopki na wspólnym gromniku Centrum, pojechaliśmy do kolegi Zbyszka. Odległość nie jest to wielka, dlatego tutaj szybciutko się znaleźliśmy, a mieliśmy taką okoliczność, że kolega po aukcjach, które były ostatnio, nie mamy już praktycznie gołębi jego na aukcjach i mamy 30 nowych ptaków z tej hodowli. Tym razem są to hodowcy, gołębie po owdowcach, ale o nich za chwilę będziemy mówić i dokładnie powie o nich kolega Zbyszek, które gołębie mamy, na jakie zasady będziemy sprzedawać. Natomiast teraz mamy okazję też jeszcze się zapytać, bo już są wyniki lotów gołębi młodych, tak, u Was? I po prostu można powiedzieć, możemy wiedzieć, jak ten sezon dla Ciebie na gołębie młode przebiegł. Proszę bardzo. Witam wszystkich hodowczyni hodowców. No po prostu tak, bo praktycznie to już jest po weryfikacji jest oddziału, tam okręgu jeszcze, tam wiadomo, muszą zatwierdzić. Także wygląda sprawa tak w 2016 roku. Kategoria A zostałem mistrzem oddziału. Kategoria B zostałem pierwszym wicemistrzem oddziału. Kategoria C zostałem mistrzem oddziału. Kategoria D zostałem mistrzem oddziału. Kategoria M zostałem mistrzem oddziału. Zostałem mistrzem oddziału mistrzostwo szybkościowe z 50. Zostałem mistrzem oddziału mistrzostwo szybkościowe z całości. Zostałem mistrzem oddziału mistrzostwo gąbków rocznych. I zostałem mistrzem intermistrzostwo seria 5-3. No to tu by było tyle naloty stare, to praktycznie to oprócz jednego mistrzostwa tutaj tego z tych co ten, no to myślę, że sezon dosyć udany jest w sposób, nie? No i w lotach gołębi starych, młodych, ale jeszcze w okręgu się uplasowałem jeszcze w kategorii A pierwszy wicemistrz okręgu, w kategorii M drugi wicemistrz okręgu, kategoria D pierwszy przodownik okręgu i jest takie coś jak u nas mistrzostwo dalekiego dystansu wypuszczenie całego okręgu z 760 km. Także tutaj zostaliśmy pierwszy wicemistrzem okręgu, ale tu chciałem zaznaczyć, że nasz oddział tylko uczestniczył w dwóch lotach, a okręg, większość oddziałów miał możliwość wybrać sobie z trzech lotów, nie? No ale mimo tego i tak drugie miejsce nam się udało zdobyć. No i tutaj po prostu też loty młode, zostaliśmy mistrzami oddziału, tutaj ten główną nagrodę zakład po raz drugi żeśmy wygrali, także lotnik też jest w oddziale na młode, drugi, piąty, no to też myślę, że taki sezon udany. No wiadomo, że tu był ten lot ostatni troszeczkę ciężkawy, no ale po prostu te gąbki się dość poschodziły, bo tu nawet robimy wolierkę, teraz przerabiamy gołębnik. No, na razie nie będziemy jej pokazywać, dopiero za jakiś czas jak ona już powstanie będzie tego, to pokażemy jak ona wygląda, bo pewne rozwiązania, które są, to będzie można sobie tutaj podglądać, zobaczyć, może ktoś skorzysta nawet. No i tak przy nawet ci fałcy, co teraz robią, to nawet ileś gołębi właśnie poprzychodziło, chyba 11 gąbków, nawet z pierwszego lotu, drugiego, trzeciego, także podchodziły prawie już wszystkie gołębie. Na nowy gołębnik, na nowy ten, bo tam tak tylko zerknę, pokażę, o. Wygląda teraz tam trwają prace, już jest całkowicie inaczej, ale to im nie przeszkadza, ciągle tam lądują. Tak, lądują i wchodzą między, jak się mówi, nogami pracowników i ten, nie? Także widzimy. Dobrze, to teraz jeżeli chodzi o te sprawy związane z wynikami, mamy, że tak powiem, za sobą. Natomiast mamy tutaj, tak jak zasygnalizowałem, 30 gołębi. Są to gołębie troszeczkę inne od tych, które ostatnio mieliśmy na aukcjach, gdy tamte to były gołębie z gołębika rozpłodowego. Natomiast teraz mamy tutaj gołębie po wdowcach. Tutaj w związku z tym też proszę się nie zdziwić, że ceny będą troszeczkę inne, ale może o tym właśnie powie Zbyszek już sam, bo chcemy tutaj, mamy ich 30, tak jak mówiłem, są najróżniejsze, ale jest kilka takich, które kolega Zbyszek o nich tutaj nam opowie. No to jest taka okazja, bo jest z tego względu okazja, bo po prostu bo nie da się tego uchować w skali roku po prostu, nie, bo wiadomo, że po wdowcach z pierwszego lęgu można uchować też, trzeba przekładać jeszcze też jajeczka, żeby po prostu ten, albo teraz po sezonie, nie? I teraz mamy podzielone właśnie na trzy grupy gołębniki, także to jest taki pierwszy rzut. Tam też dla dwóch kolegów takich moich po prostu pojechały też gołąbki, no i tu teraz właśnie przygotowałem z tych gołąbków. Tu jest 8 gołąbków takich troszeczkę droższych będzie. Natomiast tu jest dziecko bezpośrednio po pazurku, to jest numer gąbka 21350. Popatrzmy, taki młodziutki, odpierzony. Tak, także tu jeszcze mu brakuje. Jest, właśnie. Ale to akurat kiedy się będzie aukcja kończyła, on już będzie akurat, że można go spokojnie zabrać. Pazurek się charakteryzują te gąbki, bo dzieci również przekazują taką cechę po prostu, nie? A jaką? Taką po prostu, że one mają taki temperament, że po prostu jak są starsze i gruchają i na pazurkach po prostu stają po prostu, nie? I to jest, widzę, nie że... dlatego, że piórjady mają czy coś, jest ten... Nie, pazurek, dlatego po prostu na pazurku tak temperament i na pazurku po prostu stają i taką mają charakterystykę, że właśnie ich cecha jest, nie? No to tu jest właśnie bezpośredni, po prostu chyba to będzie samiczka, ten gąbek. I to jest bezpośrednio po pazurku i
po 10626, no to jest znowu córka Gąbka, takiego 11 roku, no to jest po córce 330, takie o 105 Ardena, to są takie Gąbki, no co też na ciężkie loty zamutka, one lubią bardzo 400 ponad kilometrów. Na 800, no to jest nic innego jak córka Złotej Pary po prostu, nie? Tak jak teraz też w WGG Wąt na przykład też po córce Złotej Pary było między innymi dziecko z drugie z finałowego lotu, nie? Tak, bo to był gołąb, który na, o tym nie wspominałeś jeszcze właśnie przy okazji wyników, nie wspominałeś nic o tym, że akurat tak się złożyło, że w tym roku loty na gołębnikach wspólnych ci poszły bardzo dobrze. Jest nawet nie to, że nawet twoje gołębie bezpośrednio, ale po twoich gołębiach i w Czesku się sprawdziły, i w Kosakowie, i na Giewoncie, także tutaj możemy... No, trzeba zaznaczyć, że... jeszcze to dołączyć. No trzeba zaznaczyć to, że do finałowego lotu, co poszło na Giewoncie, 5 gołębi, w WG Mistrzów 3 i w WG Kosakowo, to praktycznie 90% moich gołębi wróciło z finału, nie? Mhm. No to jest też... Tutaj jeszcze powiedzmy, bo ten gołąb, który tutaj pokazywałeś przed chwilą, to on był gołąb, który będzie cena wywoławcza za niego 500 zł, tak? 500 zł, a... Ale w opcji kup teraz, bo tam taką opcję uruchomiliśmy, już mieliśmy ją wcześniej, ale nie stosowaliśmy za bardzo, natomiast teraz tutaj, jeżeli ktoś będzie, nie będzie chciał czasu tracić na licytowanie, będzie się decydował od razu, to za 1000 zł może go kupić bezpośrednio od razu tutaj wcześniej. No, żeby was już... A teraz jakiego mamy gołębia? Braciszka po prostu, to jest gołąbek. Brat z gniazda? Tak, z gniazda. 21-351. Czyli tylko to same zasady. Tylko, że tu będzie prawdopodobnie 99%, że jest samczyk, po prostu, nie? Jest piękny samczyk, no aż jest różowitki praktycznie, no to aż widać, że jest no, piękny, złożony gąbek, jest super, po prostu, nie? I w ręce i upierzenie, po prostu, no bo tu wiadomo, że po wdowcach to już bardzo dobrze też jeść dostają, to są gąbki. No. Jest klasa. Taką łuskę trochę mają jakby też jeszcze, nie? Na sobie, widzę. Dobrze, czyli mamy, Zbyszek przygotował się ten kał, który gołąb, tak powiem, o, i sobie gołąbek chodzi. Dobrze, tu mamy te dwa gołębie, już o których kolega nam powiedział. Pokażmy teraz kolejnego jeszcze. My nie będziemy wszystkich prezentować, o tutaj kolega w tej klatce wybrał te takie, co chciałby pokazać nam. Natomiast pozostałe gołębie to są takie, które już możemy znać rodziców, możemy wiedzieć coś więcej, ponieważ tych gołębie dość regularnie prezentujemy. Tu... A teraz mamy białolotka takiego, tak? Tutaj samczyk już przestał być lotowany, on jest na razie w gołębniku lotowym. To jest też znowu następny syn Złotej Pary, z tych Van Dambele moich, no nie, Złotej Pary. To jest gołąbek 422274, on w tym roku już nie był lotowany po prostu. To jest na obrońcy olimpijskiej 2011 roku. To był po prostu fenomenalny po prostu gołąbek z wynikami, ale już go w tym roku zauważyłem, że bardzo dobrze po nim młode latają po prostu i zostawiliśmy go do rozpłodu. Do pozycji samiczki 422267. To tylko... jest 2011 roku, widzimy. I no prawdopodobnie, mimo jej dobrych wyników, chyba samiczka już nie będzie też w tym roku lotowana, z tego powodu, że utworzyła mi się para rozpłodowa do tego stopnia, że po prostu już dość, że po niej dobrze latają gołębie, to jeszcze po ich dzieciach bardzo dobrze latają. No i po prostu tutaj chyba będzie... To co zaobserwowałeś, to też szkoda by było trochę stracić, nie? No i dlatego, bo tu mieliśmy nawet zostawić tego gąbka, ale jednak no 99%, że już tymi dwoma gąbkami nie będziemy lecieć ojcami, także... Pokażmy, to jest gąb o numerze, taki białolotek, on ma końcówkę 21... 359. 9, tak. No, to jest też na 99 samiczka. Samiczka. O. I też z gniazda drugi jest też taki... Tu już jest sprzedany gąbek. Sprzedany. Tak, po prostu tutaj już jest, drugi... jest sprzedany. No to przejdziemy wtedy do następnego. Tak, no, tu będziemy... się posprząta od razu sobie. No. Tak. Jak się ruszy młódeczka, to ten, nie? No tu mam teraz dwa gąbki, są takie fajne po prostu z tego powodu, że to są troszeczkę imbryty na 330. Ale mają fenomenalną budowę. Są samczyk nakrapiany i samiczka, nie? No samiec to jest potężny, bo on będzie to już jako mały, a ciężko go objąć w ręce. O, widzimy taka kluseczka. To jest kawał gołębia po prostu, no potężny jak Pudzianowski, jak się to mówi, nie? O, tak, widzimy, bo ten 330 tutaj pokażę. To jest tutaj. Tak, a nie, ja pokażę co innego. On tutaj jest, o, tu go mamy, to jest niebieski gołąb, natomiast ten jest taki nakrapiany. O, no, teraz jaki ma numer ten gołąb, Zbyszek? Ten gąbek jest 21395. No, ale to jest para z gniazda, tak? Tak. Czyli to jest, oto, to jest dokładnie ten rodowód. To jest po gąbku właśnie 10388, to też już jest po prostu znakomity gąb. To jest z linii Oli. Tu jest z linii tego Van Heco właśnie też siad u Jośka tam, nie, to są WG Kosakowe z drugim asem, no nie? No to z tego posynie. No także tutaj jest pozycja Złotej Pary, syn 330 i tu jest też syn 330, także tu jest imbred po prostu na 330, także to jest no, kapitalny gołąb wyszedł, nie? Jak z imbredów, no to... No to cena jest dokładnie taka sama jak przy tych poprzednich gołębiach. 500 zł cena wywoławcza, 1000 zł cena kup teraz. Także tu jest jego siostrzyczka. Pewne to może sobie po prostu nabyć. Siostrzyczka też jest bardzo ładnej budowy. Później już na targach chyba będzie ciężko takie gołębie też by nabyć. No nie, tych nie, no jeżeli się sprzedadzą, no to tych gąbków nie będzie po prostu, nie? A... Tutaj mamy te dwa. Ten jest 390, od ci zaraz nasra. 394, tak? Tak, 4.
O, dziewczyny chodzą. Idzie za nimi. Także tutaj mamy taką parę. O. 394 samiczka, a 395 prawdopodobnie samczyk, tak? Dobrze. I został nam jeszcze jeden gołąb z tej klatki chyba. Z tego, co... tak, tu, tu jeszcze mam drugie trzy gołębie. Aha, jeszcze trzy gołębie. Zaraz je pokażemy. Tutaj już zaraz zabierzemy ją. Tutaj odbierzemy tutaj na bok. Tak. No, tu mam trzy gołąbki. Te gołębie kolegi Zbyszka, tak jak widzieliśmy, kiedy byliśmy na przykład u Tomka Barbala. Tam on taki opowiadał nam, jak wręczał nagrodę koledze Zbyszkowi, puchar, no to symptomatyczny. Się pytam, puchar jeszcze jest, czy już został skonsumowany? Puchar? Jest. Ja puchar no, nie wydaję. To mamy, tak, że... tutaj teraz mamy 2436, to jest gołąb o ten właśnie. No, tutaj... Też białolotek taki niebieski? Tak, to jest tak. Gąbek ten i ten drugi jest po Zbyszku. Zbyszek to jest ten gąbek, co z tego lotu, co kręciłeś filmik, co tak deszcz padał. Mhm. To był pierwszy. No i on wszystkie właśnie te takie pogody, takie brzydkie, gradobicia czy coś, no to widzę, że one bardzo uwielbiają ta linia gołębi. No między innymi te gołębie wykrzyżując właśnie z mis, no to pokazały się na Kosakowie te gołębie. Drugi no tam są właśnie dwa, z tego co pamiętam, dwa gołębie 824, 823, co końcówkę mają, to są bezpośrednio dzieci mis, nie? Dzieci mis, ale tutaj właśnie między innymi utwardziło bardzo mocno z tej właśnie, bo to jest ta samiczka 710, co jest na reklamie, to właśnie Zbyszek się z niej wywodzi. To są moje dawniejsze gołębie, co już 10 lat temu nimi wygrywałem na dystansach właśnie 250 dyplomy, 400, 800 i 1150. No to jest ciekawostka, co potrafiły gołębie za 2 tygodnie iść na dystans 1150 km i rewelacyjnie po prostu siadały w rejonie, po prostu jako w trójce, nie? Tutaj z tymi gołębiami się jeszcze coś takiego wiąże, że kiedy nagrywaliśmy u Ciebie film, akurat ten, mieliśmy ten deszcz, to widzieli go koledzy ze Stonii, tak, i tu przyjechali. Z tego właśnie kupiłeś, tych gołębi, czy no tu akurat z linii tam z rozpłodu, ale po prostu duże zainteresowanie było właśnie, bo no, kolega ze Stonii przyjechał, jeszcze tam po prostu dużo osób zaproponował po prostu, co mają też tutaj zajrzeć i nawet kilka osób to zamówiło sobie na przyszły rok modę już właśnie z tych linii. No, tutaj widzimy, to będzie samiczka. Samiczka, no. Samiczka, no. Dobrze. I tu jest siostrzyczka z gniazda, to ma końcówkę podobnie... 36, tak? 435. 35, o to są te dwa. Mogą, tam 36. Mogą być dwie samiczki. 36 to była samiczka, a to też prawdopodobnie będzie... Mogą być dwie samiczki. Mogę, ale nie gwarantujemy tego. No tu nie gwarantujemy. Bo ta jest niebieska bez białej lotki, widzę. Cała. No ale tu jest tak samo dziadkiem, tutaj pradziadkiem praktycznie, to jest 604, co jako 6-letni gołąb miał 28 w klasie A, gąbek, córka 733 miała 9 w B klasie, nie? 827 to jest samiczka, która była najlepszą samiczką regionu, no nie? 105, no to wydał kupę dzieci, co w gazetce w 2009 roku jest artykuł, też tam 4,8 koeficjent, no i tu 128 to też jest z fenomenalnych tych gołębi z króla po prostu, także po prostu no tu nie, no nie ma po prostu w ogóle, no tu jeszcze ciekawostką jest, bo tu jest jeszcze też gołąbek babcią, no to jest samiczka od Dominika Palarskiego, nie? Mhm. I też tutaj fajnie po prostu się te gołąbki pokazują już z tego i on jest tutaj dokrzyżowany do Zbyszka, no nie? Widzimy, czyli mamy te i został nam jeszcze zapewne chyba jeden tylko, nie? Jeden gołąbek. Tam mówię, inne mamy też, ale do tamtych są już koledzy sami w rodowodzie, będą musieli pooglądać. To są to na pewno rozpoznają te linie gołębi, z których to się wywodzi. No tutaj, ten, co jest, po czym? Tutaj to jest gołąbek ten, jest, to jest numer jest Imbret. 21383. Imbret, tak. Na co? 21, tak, tu jest po prostu po tatusiu Oli. No to jest na króla praktycznie Imbret, no nie? Mhm. I to Imbret jest z trzech stron. Praktycznie szczerstrą, bo tu mamy po prostu siostrę, tutaj siostrę mamusi króla, tu mamy po prostu mamusię króla i tu mamy mamusię króla, także po prostu tu jest, no tu jest też tylko jeden gołąbek, bo drugiego po prostu no, nie możemy tutaj sprzedać po prostu, bo tu mamy troszeczkę obiecane tego gołąbka, no nie, a jak tam to po prostu... samiczka sam, czy jak myślisz? Prawdopodobnie samiczka powinna być, tu ma taką strzałeczkę fajną. Tutaj na tej płci to musimy uważać, bo to są gołębie młode, także, ale tutaj prawdopodobnie będzie samiczka. No 90, a jak się mówi, kilka procent, no nie, że tak, będziesz kubka, będzie kubka. Jak jest zmiana ten, to... I tu chciałem zaznaczyć po prostu, że ta samiczka, mimo że jest już imbredowana, to ona już miała po prostu po 13 konkursów rocznie. No to nie ma przez od 2009 roku, nie ma lotu, żeby nie była na 500 czy na 700. Wszystkie loty uczestniczyła, po prostu ma, co roku ma po 11, 12, 13 konkursów po prostu, nie? No jest to po prostu fenomenalny niby imbred, a po prostu jest znakomitym asem, nie? Czyli nie dość, że do rozpłodu, to jeszcze do lotów. Tutaj popatrzmy jeszcze, o to jest ojciec Oli, czyli tutaj można powiedzieć, to jest półsiostra Oli.
No i też właśnie tu między innymi po tym Samczyku plus Mama Miss, no to też WGG on był drugi gołąb, nie? Mhm. Też po, ten sam jest rewelacyjny, jest w ogóle w rozpodzie, ten 38-84, bo on już nie jest zdolny do lotów, ale jeszcze przebywa często w gołębniku lotowym, ale tutaj również Marek Władyga, trzeba wspomnieć, po prostu nie ma brata tego gołąbka, no i z tego czasu mi zapomniał, że mi go sprzeda, no nie? No my to na czemu go chcesz sprzedać? A on mówi, no jak 15 tysięcy dasz, to ci go sprzedam, nie? No i to wiadomo, że też jest zadowolony, po prostu jako po nim też daje dobre młode, nie? Dobrze, czyli zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w licytacji. Tym razem seria 30 gołębi, będzie około 2 tygodni. No myślę, że to jest materiał bardzo z wysokiej półki, że to jest tym bardziej, że to są pojedyncze gołębie, które nie da się już kupić, a po wdowcach są, no też już, jako żeby gołęb był jako u nas wdowiec, no to też jest przebrany już jeden z najlepszych gołębi pochodzenia, także i tutaj i są gołąbki wszystko szczepione, jak zawsze u nas, no nie? Myślę, że tu nie jeden gołem potem zbuduje, że tu po prostu będą hodowcy zadowoleni. Tak, które gołębniki są zbudowane, na tym to będziemy sukcesywnie kolegom pokazywać, bo tak jak mówiliśmy, tutaj wiele osób dzwoni, pokazuje, opowiada o tych gołębiach, ale to później powiemy już, kiedy będziemy te hodowle czy odwiedzać, czy też na przykład gdzieś spod takich hodowców spotkamy. Także na razie dziękujemy, do zobaczenia i zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w licytacji tych gołębi. Dobry lot!